rozpocząć od mojego, kto to jest Falubas. Nie? Tutaj Rafała przepraszam, bo już się tłumaczyłem w telewizji zachodniej w Zielonej Górze i powiedziałem, że tą drużynę cenię. I w 1965 roku tam byłem po raz pierwszy i powiem, że to jest aktualny mistrz Polski, sześciokrotny mistrz Polski. Długo by o nim mówić, przez całą godzinę mogę opowiadać o sukcesach, także to było, był wyraz, dwa wyrazy wyrwane z kontekstu, także myślę, że Rafał przeprosiny przyjmie i ja myślę, że to drużyna, która dzisiaj zaprezentowała trochę słabiej, to w dalszej części sezonu pokaże ten swój charakter i myślę, że początek Zielona Góra zawsze ma trochę słabszy, a potem walczy ambitnie. No ja powiem tylko tak, że chciałbym pogratulować, bo to jest zasługa zawodników i przede wszystkim za atmosferę i za to, że udało nam się pokonać aktualnego mistrza Polski w stosunku 52-38, a więc różnicą 14 punktów. Zdawałem sobie sprawę, że mecz będzie bardzo ciężki. Jest najlepszy zawodnik dzisiejszego meczu, właściwie dwójka zawodników. Emil, który zdobył 14 i Patryk 15, zaimponował mi, że walczył po prostu w takim wieku, jak równy z równym seniorami i klasa sama w sobie. I myślę, że Patryk będzie mieli z niego jako reprezentanta Polski młodzieżowego i w przyszłości w seniorach będzie bardzo dobrze się spisywał. Natomiast postawa naszych zawodników. No, trochę szkoda, że Tomek Gapiński po 6 punktach plus bonus w dwóch następnych wyścigach nie startował. Ma stuczenie w tej chwili. Myślę, że to nie jest pęknięcie i Tomek z nami pojedzie do Częstochowy 15 i będziemy tam walczyć dalszej w drugim meczu. Natomiast Miki Curyło, no, to jest to, co ja mu podkreślam, że jest to zawodnik, który ambicja po prostu, ambicja. On ma taką ambicję, taką adrenalinę, że chce pokazać i nie zawsze mu wychodzi. I myślę, że tutaj ja Mikiego dzisiaj usprawiedliwiam, natomiast podkreślam, że w dalszej części sezonu to Miki jeszcze pokaże. Dzisiaj mi zaimponował oczywiście Emila, Krzysiu Buczkowski i Szymek Woźniak, bo to, co Szymek pokazał, to naprawdę wielka klasa. Było wszystko ok. Pod był naprawdę ciężki, gdzieś byli kolejny i się ciężko jechało. Tak powiem, że szczęście było na naszej stronie dziś i Fulobas miał trochę pecha i miał dużo wykluczeni. I myślę, że musimy się cieszyć ze zwycięstwa dzisiejszych zawodów i robić tak samo. Atmosfera była naprawdę niesamowita. Niektórzy zawodnicy z naszej drużyny się przywracali i jechali dalej. I to się fajnie.